Już wiem, dlaczego lubię deserowe pomarańcze, słuchajcie. Po pierwsze, nie mają pestek i mają więcej miąższu, a ja w soku lubię miąższ. Witam Was w nowym vlogu. Troszkę śniegu jest, ale to jest nadal odwilż. Słuchajcie, czekam, bo do krawieckiej tutaj mam krawieckie usługi i kurtka mi się rozpoła, więc gałgankowy kufajka mnie teraz chroni. Dobrze, że trochę mrozy odpuściły, ale mam właśnie kurtkę. Ona mi szczę odpuściła, wejdzie teraz tyle tam tego się nakłada na siebie, więc i dzwoniłam, bo zamknięty nadal. Zamknięte te usługi, ale pani napisała, że już biegnie spóźniony, więc czekam. A tutaj jeszcze gdzieniegdzie leży śnieżek, bo on tak trochę pruszy, wiecie. Ale pruszy, ale jest odwilż, nie ma minusowej temperatury, to dopiero w następny weekend mają przyjść. Mam nadzieję, że szybko się uda, wiecie, naprawić. Bo to wbrew pozorom to nie jest takie, wiecie, hopsiup, bo tu trzeba po trzewkę odpruć i tam takie krawieckie sprawy. Także w ogóle dobrze, że mam tak blisko krawca, bo w dzisiejszych czasach ptaszki śpiewają. To krawca nie tak łatwo, a zwłaszcza blisko gdzieś, nie? Będę się odzywać później. Na stole mały nieogar. Ale tak jest, jak się robi zdjęcia, filmuje, to robi się taki mały nieogar, właśnie będę go ogarniać. Udało mi się doczekać na panią krawcową, ale powiem wam tylko jedno, myślałam, że bardziej jest krytyczna ta pani i taka bardziej rozumna. Nie chcę jej obrazić w żaden sposób, bo to jest pracownia krawiecka, taka wiecie, no, której się już nie spotyka. W ogóle ta pani ma takie stare maszyny, że jeszcze właśnie powojenne, takie kojarzę, moje babcie miały. I ona to z mężem prowadzi, mąż też jest krawcem, ale go wczoraj nie było. W każdym razie powiem wam, a propos pandemii, to ona, ja mam coś napomknęła, że ona się boi, bo w jej wieku. Serio. I po prostu aż mnie dziwi, że osoby tak dojrzałe mają takie podejście. No bo w moim wieku, a co to jest twój wiek? Ludzie chorują w każdym wieku, choroba nie wybiera, chorują małe dzieci, duże dzieci, dorośli, starsi, młodsi, sportowcy. Nie ma reguły. Tu trzeba myślenia. Tu trzeba podejścia, wiecie, takiego systemowego, całościowego, holistycznego, a nie no tak, teraz wszyscy, bo w moim wieku. Temu widzę, że dobra, muszę skończyć. Mam, że nawet nie wiem, na czym skończyłam, bo to mama dzwoniła. W każdym bądź razie nie wiem serio, na czym skończyłam. Chyba na tym, że mówiłam wam a propos tego właśnie tej pracowni krawieckiej i ludzi. Ziemniaczki tutaj podjadałam. Nie wiem, czy już jest, ale słuchajcie, pióre robiłam. Sztos. Po prostu zobaczcie, ile zjadłam. To na dwie porcje, a ja już tutaj prawie sama zjadłam, ale nic od rana nie jadłam. I zabrałam się za film właśnie z tymi ziemniaczkami. Słuchajcie, to są te klasyczne. Świetne pióre jest z nich. Śledźcie Zdrowa Gotowe. I dajcie znać, bo mi jest zawsze miło. No, w każdym bądź razie, tak. Jeżeli jestem gdzieś tu brudna, no to gadałam, podjadałam. Sztos. W każdym bądź razie właśnie o tej pracowni krawieckiej i o tych ludziach, którzy, no powiem wam, panika taka, że boję się, że no to, wiecie co, to dosłownie widać, jakich mediów ta pani słucha. I co tu się dziwić, wiecie, młodzieży, która jeszcze sama za dobrze nie potrafi, wiecie, wniosków, konkluzji, w ogóle jakichś swoich przemyśleń wyciągać. A tutaj taka pani, bo ja się boję. Z
strach ma wielkie oczy, to mi już babcia powtarzała, i najlepiej ze strachem stanąć prosto w twarz i być oczywiście przygotowanym, dbać o siebie, tylko że ludziom trudno jest się przyznać do tego, że nie dbają o siebie, że nie patrzą, co jedzą. Ja nie mówię, słuchajcie, bo każdy z nas jest człowiekiem i wszystko jest dla ludzi. Ważny jest balans, proporcje, wiadomo, jakieś tam predyspozycje, zwracanie uwagi, tak? Bo każdy z nas z czymś może się borykać. Więc, ale ludziom się po prostu nie chce. To jest taki, wiecie, konformizm, przyzwyczailiśmy się. Pigułka, zastrzyk, on mnie ochroni. Serio? No właśnie do tego świat zmierza, to pokazuje, że nikt nie zadba o ciebie, jeżeli sam nie zwrócisz uwagi na swoje zdrowie, na swoją odporność. Ale to są fundamenty, słuchajcie, które się buduje, ja buduję od 20 lat, tak? Pamiętajcie, że ja mam prawie 50 lat. I swoją odporność buduję od 20 paru. Ale nigdy nie jest za późno. Przede wszystkim musi się myślenie zmienić. No a jak będziemy ulegać strachowi, zbliżonemu do stracha, do stracha, jakim był, wiecie, ogarnięty dziki przed lwem, albo przed, wiecie, mamutem, dopiero później zaczął robić pułapki i w ogóle zorientował się, że on może być dla niego pokarmem, no to to wymaga myślenia, obserwacji, wyciągania jakichś wniosków. I tego, myślę, jest za mało i tego ludzie jakby nie potrafią. Bo tak, no to kogo słuchać? Siebie słuchaj. Różnych rzeczy, właśnie różnych, nie tylko jednych, ale podpasowuj, przerabiaj przez siebie, co tobie pasuje, jaki styl życia prowadzisz, na co jesteś narażony, na co nie. Po prostu myślenie. Nie wiem, jak to, wiecie, gdzie jest ten moment, w którym jakby to zatracili ludzie. Myślę, że to jest jakieś właśnie 10 lat temu nastąpiło. To takie, wiecie, łatwy konformizm, konsumpcjonizm. Myślę, że to miało duży wpływ. No, więc nie rozciągam już tego tematu. Ale jestem ciekawa, co wy myślicie na ten temat. Ogarnę tu trochę i w ogóle chciałam dzisiaj spróbować. Smok mi kupił, za co został zgoniony. Bo nie kupuje się takich rzeczy. Tym bardziej, że mam jeszcze przepyszne ciasto, który przepis znajdziecie na Zdrowa Gotowe, marchewkowe, czekoladowe. Zaraz wam pokażę. Jest mój ostatni kawałek. I przepyszne wyszło. I tutaj mam ostatni kawałek, a smok kupił. Zaraz wam pokażę. Sorry za bajzer, ale to jest życie, słuchajcie. Widzicie kulisy vlogerskie i nie tylko. O, słuchajcie, coś takiego. Wedel królewskie mleczko. Chciałam to spróbować i owoc, który już dawno chciałam spróbować, więc taki właśnie deser owocowy bym sobie zrobiła. Wieczór owocowy. Jak to się nazywa? Fresh Kiwano. Powiem wam, że nieśmiało śnieg zaczyna znowu sypać. Kiwano z kiwaczkiem mi się kojarzy. Nie wiem, czy znaliście, była taka rosyjska bajka z krokodylem i kiwaczkiem. Takim, z takimi uszami. Jak będę, jak mi się uda, to wkleję wam tu gdzieś zdjęcie. Miałam kiedyś właśnie t-shirta z tym kiwaczkiem. Więc to kiwano mi się z nim kojarzy. Teraz ono jeszcze tukuje. Najczęściej przekrawają go w tą stronę, tak? Czyli w poziomie, jakby nie? Nie w pionie, tylko w poziomie. A ja, że nie jestem ludziem, to ja wypróbuję. Chciałabym, żebyście tutaj może więcej widzieli. Tak, więc ja robię po swojemu i go kacham tak. Nie wiem, czy... Takie pesteczki. Paczek Kiwano
jest zdecydowanie pestkowcem. No dobra, więc sobie go... No i mi jest wygodniej tak. Może w mniejsze te jeszcze. Zapachu to ja szczerze mówiąc nie czuję. A szczerze, no to lepszy nasz ogórek niż kiwaczek, niż kiwano. Zero właśnie słodkości. Nasze ogórki są słodsze. Serio. Pestki takie właśnie jak u ogórka, ale nasze ogórki są lepsze. Nie. To nie są moje smaki. Jeżeli coś, to ja bym obrała albo w ćwiartki, znaczy w ćwiartki, w plasterki i tą skórkę wtedy obrać i do sałaty i do pomidorów, do takiej, wiecie, na przykład sałatki z mozzarellą, po prostu warzywna sałatka, tak? Sałata, pomidory, papryka i to. Ale to nie jest taki, wiecie, owoc tak jak kaki, nie? Że kaki to tak jak jabłko i możecie samo zjeść albo do owsianek, omletów, do różnych deserów, to tak samo zjeść to nie. To ja dziękuję. Do sałatek tak, ale szczerze nasze ogórki są lepsze i nawet o tej porze, więc... No i teraz przetestujemy sobie królewskie mleczko waniliowe Wawel. Patrzcie. Ulala! Patrzcie, jakie to jest ładne. Jakie eleganckie. Mamy kalorykę. Zobaczmy, jaka kaloryka. Okularów nie mam, może i lepiej, ale pójdę chwilę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby patrzeć na kalorykę, ale zróbmy to. 385 kalorii w 100 gramach. W 100 gramach produktu mamy 385 kalorii. Tu mamy 300 gram, a takie jedno ciasteczko ile waży? Pewnie też jest tutaj, nie? Ale ja mam wagę, więc zobaczymy w opakowaniu ile waży. Gramy. Także 4 gramy, to nawet nie chcę mi się przeliczać, bo 10 gram to by nam około 385, nawet 3, powiedzmy 40 kalorii, nie? Jakby 10 gram, czyli na pół to jakieś 20 kalorii ma takie ciasteczko. Nie wiem, czy dobrze liczę, ale chyba tak. Jak nie, to poprawcie mnie. No to nawet z 30 kalorii już tak na full, no to... To naprawdę jest, uważam, nieźle, słuchajcie. W ogóle to mi delicję przypomina kształtem, nie? Całego opakowania. Tutaj jest taki... Mamy Houston, mamy problem. Tutaj ziomy się często zaglądają mi. Pozdrawiam, jeżeli ktoś mnie ogląda. Okolicy, bo oni często podglądają, jak tutaj ręce dla was filmy albo zdjęcia robię. Ale tak z sympatią. To jest ciemna czekolada? Nie, pachnie mi ciemną czekoladą. Mamy coś takiego. No to mi delicję przypomina. Zdecydowanie delicję. Więc hapsniemy. I mi się tu... No dobra, ale tak bym chciała. To jest ptasie mleczko. To jest taka nowa odsłona ptasiego mleczka, zobaczcie. Ręka mi się trzęsie. Dzisiaj dużo kręciłam, więc sorry. To jest takie lekkie i tak dalej. No, powiem wam, że super skojarzenie, bo dosłownie czuję się to powietrze jakby. Taką chmurkę. Apo, sztos. Jak będziecie mieli okazję, to sobie spróbujcie, bo
taka chmurka spokojnie Wam wejdzie w kalorykę codziennego dnia, więc... A ja pewnie będę tak jak ta chmurka okrągła, jak zjem to całe opakowanie, ale ja teraz będę szamała swój ostatni kawałek ciasta. Przepis znajdziecie na Zdrowe a Gotowe, to jest ciasto marchewkowe w polewie czekoladowej. Zapraszam Was na Zdrowe a Gotowe, mi jest zawsze miło, jeżeli tam się odezwiecie, dacie znać. Na zagryzkę mam swoje ciasto. Żegnam się z Wami w tym vlogu. Trzymajcie się zdrowo. Widzimy się niedługo w następnym. Odmeldowuję się. Nara.